Proszę Państwa, czas start. Przepraszam, przepraszam w imieniu Stanisława Augusta, nie przewidział takiej frekwencji, no ale robimy co się da. Jak Państwo widzicie, jeszcze może kilka krzesełek przyjdzie tutaj, więc mamy pewną nadzieję. Witam Państwa gorąco tego szczególnego wieczoru w imieniu Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską. Andrzej Pieńkos, miło mi Państwa w tej roli powitać. To brzmi bardzo dziwnie, Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, zwłaszcza ze względu na grono naszych gości dzisiejszych, ale zajmujemy się także i mamy to szczęście od czasu do czasu móc organizować spotkania szczególne, nie ze Stanisławem Augustem i jego duchami, jego kompanów, wrogów, kolegów, artystów i tak dalej, bo w gruncie rzeczy nasze imprezy dotyczą oczywiście Stanisława Augusta, jego epoki i łazienek królewskich, tamtych łazienek, ale no jako, że to jest żywe muzeum i żywe miejsce kultury Warszawy o szczególnym znaczeniu, to właśnie od czasu do czasu mamy te okazje szczególne też i dzisiaj jest ona właśnie. Pan Wiesław Myśliwski dzisiaj, pan Jerzy Radziwiłłowicz, których nie będę Państwu przedstawiał oczywiście, i dobry duch tych spotkań, czyli wieczorów literackich naszych, śródliterackich już od wielu miesięcy się tutaj odbywających w łazienkach regularnie, niemal, tak, możemy powiedzieć, że kolejne zresztą przed nami, mogą Państwo w programach, które tutaj są i przy wejściu, o tych programach się następnych także przekonać. Pan Bogusław Wróblewski, który jest organizatorem tych spotkań, wieczorów właśnie literackich i, no i który dba o to, żeby w łazienkach pojawiały się znakomitości kultury współczesnej, a my tylko o Stanisława Augusta i te przeszłe, tak powiem, zjawiska historyczne, więc oddam Panu głos i bardzo dziękuję za to, że możemy się tu spotkać w takim znakomitym gronie. I Państwu bardzo dziękuję, że zechcieliście tej jesieni wieczór w ciemnych łazienkach oświetlić swoją obecnością. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Serdeczne dzięki po raz kolejny Łazienkom Królewskim za gościnę, której tutaj udziela i nam, i w ogóle sprawom literatury współczesnej. Za tymi spotkaniami pod względem merytorycznym w jakiś sposób stoi Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, czyli współwydawca czasopisma Akcent, którego jestem redaktorem, a które, powiem to tym z Państwa, którzy nie mieli z Akcentem styczności, czasopismo ma 37 lat praktycznie, bo ukształtowało się, czy powołane zostało do istnienia na tej pierwszej fali Solidarności w sierpniu 1980 roku i przechodziło różne zmienne koleje, tak jak nasza historia najnowsza, ale cały czas współpracowało z nami grono bardzo wybitnych pisarzy i to oni, choć nie tylko ci, którzy są jakoś mocno związani z Akcentem, również ci, którzy publikują u nas sporadycznie, a liczą się w obrazie polskiej współczesnej literatury, to ci właśnie pisarze są gośćmi Łazienek Królewskich. A pomysł cyklu zrodził się w mojej rozmowie przed rokiem z dyrektorem Łazienek Królewskich, panem Tadeuszem Zielniewiczem. Zastanawialiśmy się wówczas nad tym, czy ta szczególna rola, jaką spełniała literatura w czasach oświecenia, jest do powtórzenia w dzisiejszych czasach, równie przełomowych, równie jakoś symptomatycznych dla człowieka naszego niedawno rozpoczętego stulecia, niosących różne zagrożenia. Czy literatura potrafi te zagrożenia rozpoznać? Czy potrafi może czasem wskazać jakieś drogi, którymi powinniśmy podążać, żeby znaleźć się w lepszym świecie? Bo literatura stanisławowska właściwie stworzyła takie podwaliny lepszego świata. Ryszard Kapuściński, który był współzałożycielem naszej fundacji akcentowej, napisał kiedyś, że kultura europejska była jedyną cywilizacją w dziejach świata, która przeszła okresy samonaprawy, samooczyszczenia. Dzięki temu przetrwała
do dzisiaj w dobrej kondycji. Dzisiaj ta kondycja znów jest zagrożona. Jednym z takich okresów samonaprawy były czasy oświecenia właśnie. Więc pytanie, czy dziś możemy liczyć na literaturę w podobnym sensie jak wówczas? Na te pytania staramy się odpowiedzieć, rozmawiając z naszymi gośćmi. I w edycji wiosennej gośćmi Łazienek Królewskich byli ojciec Wacław Oszajca, który jest tutaj dzisiaj z nami, była pani Hanna Kral i był Bohdan Zadura, a w edycji jesiennej spotkaliśmy się już z profesorem i poetą Istvánem Kováčem, wybitnym pisarzem i historykiem, i tłumaczem literatury polskiej. Następne spotkanie, na które zapraszam 23 listopada, odbędzie się z udziałem jako głównego bohatera Mykoły Ryjapczuka, wybitnego pisarza, eseisty i publicysty ukraińskiego, który w swoich książkach i tekstach publicystycznych zajmuje się relacjami między Ukrainą a Europą. I myślę, że to również będzie interesująca rozmowa. Z góry Państwa wszystkich zapraszam. Jak powiedział pan profesor Pieńko z Foyer, są takie broszury, takie książeczki, które opowiadają o tych wszystkich naszych spotkaniach. To są takie mini esejki poświęcone pisarzom. Zachęcam do tego, żeby je sobie wziąć w prezencie i zachęcam również do tego, żebyście Państwo skorzystali, bo ktoś na poprzednim spotkaniu się o to upominał, żebyśmy koniecznie dbali o to, żeby książki pisarzy, z którymi się spotykamy, były dostępne dla Państwa. Więc Foyer, dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak, macie Państwo możliwość za rozsądną cenę kupić sobie książki Wiesława Myśliwskiego i poprosić autora o autograf, korzystając z tego, że postanowił nam, że zgodził się nam poświęcić dzisiejszy wieczór. A jest to, jak Państwo doskonale wiecie, najwybitniejszy polski powieściopisarz, postać, której nie trzeba jakoś przedstawiać bardzo szeroko, ale ja pozwolę sobie wymienić może kilka zasadniczych utworów, poczynając od Nagiego Sadu, który był powieściowym debiutem Wiesława Myśliwskiego, doskonale przyjętym. Później mieliśmy Pałac, później mieliśmy Kamień na kamieniu, książkę, która została przetłumaczona chyba na największą ilość języków. Będziemy zresztą o tym jeszcze później rozmawiali. Później Widnokrąg, który uzyskał nagrodę Nike, później Traktat o łuskaniu fasoli, po 10 latach od Widnokręgu znów nagroda Nike. Później po kilku latach Ostatnie rozdanie. W tej chwili Wiesław Myśliwski, co ujawnił na łamach czerwcowej Gazety Wyborczej, takiego dodatku Gazeta Pisarzy, kończy pracę, czy pracuje nad kolejną powieścią zatytułowaną Ucho Igielne, której fragment będziecie Państwo mogli usłyszeć za chwilę. Za chwilę to usłyszycie Państwo fragment Ostatniego rozdania, czyli tej książki, która jest najnowszą wydaną książką Wiesława Myśliwskiego. A oprócz tego kilka dramatów, między innymi Drzewo, które od czasu znakomitego przedstawienia zrealizowanego przez Kazimierza Dejmka miało pewnie już kilkanaście różnych realizacji. Ostatnio w takim festiwalu Szczebrzeszyn, Stolica Języka Polskiego, oglądaliśmy znakomite wystawienie Drzewa przygotowane przez Fundację Kresy 2000, ale chciałem wymienić pełną nazwę. Służebna Fundacja, Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa i Obrazu, tak to się nazywa. Jest z nami pan Stefan Schmidt, który kieruje tym przedsięwzięciem. Więc znakomite przedstawienie. No i zresztą też realizowane między innymi przez Stefana Schmidta Rekwiem dla gospodyni. Można by było oczywiście wymienić również filmy, w których proza Wiesława Myśliwskiego została użyta jako scenariusz, czy wręcz scenariusze zostały po prostu przez niego napisane, ale Państwo znajdziecie te informacje takie encyklopedyczne w broszurze, o której wspominałem, więc nie będę ich w tej chwili podawał, żeby nie zabierać cennego czasu. Więc to jest wyjątkowe święto, że Wiesław Myśliwski zgodził się
wziąć udział w naszym cyklu, bo rzeczywiście, jeśli mamy się namyślać nad współczesnym światem, to bez tej mądrości, która płynie z książek Wiesława Myśliwskiego, ten namysł pomyślany jako refleksja z udziałem literatury byłby po prostu ułomny. Bardzo dziękujemy Wiesławowi Myśliwskiemu za udział w naszym spotkaniu. Dziękuję również panu Jerzemu Radziwiłłowiczowi, który zagrał wybitne role w tych filmach, o których wspominałem, że były realizowane według prozy Wiesława Myśliwskiego i wielokrotnie czytał znakomicie jego teksty. Jerzy Radziwiłłowicz zgodził się przeczytać dla państwa fragment ostatniego rozdania, o co za chwilę poprosimy, a później jeszcze jeden fragment prozy. Bardzo proszę, panie Jerzy. To jest fragment szczególny, fragment w jakimś sensie kluczowy dla książki. Jest to scena, w której bohater ostatniego rozdania gra w karty, a grywał wcześniej w pokera z szewcem Mateją, jedną z postaci przywoływanych w tej książce. I ta scena gry w karty na grobie szewca Matei z jego cieniem, z jego duchem jest bardzo ważka dla wymowy książki. Ktoś kiedyś powiedział, że poker to gra w pieniądze za pomocą kart, bo też nie zawsze wygrywa się lepszymi kartami, często przy byle jakich kartach, kamienną twarzą i odpowiednio wysokim przebiciem. Nie umiał jednak zupełnie blefować. Nieraz mocno przebijał i to za całą pulę, zwłaszcza jeśli była duża, bo przy tym wszystkim cechował go rozmach w grze, można by rzec fantazja, wyzbyta choćby odrobiny kalkulacji. Lecz jeśli się miało przynajmniej dwie pary, można go było z niewielkim ryzykiem sprawdzić. Czasem mu się jednak udawało. Zarówno ta zdradzająca podniecenie twarz, jak i jego ruchy, gesty, miny prowadziły do wniosku, że blefuje, a wykładał fula, kolor, karetę. Jakby to całe jego zachowanie, zależne od tego, co miał w kartach, nabierało sprzecznego z tym, co można by myśleć, mylącego znaczenia. Świadczyło o istnieniu w nim jakiegoś zakątka, do którego po żadnych, nawet tych najbardziej oczywistych znakach niemożliwe było dotrzeć. Może zresztą w każdym kryją się takie zakątki, do których nikt drugi nigdy nie dotrze, dzięki czemu umieramy na szczęście nierozpoznani. Przystanąłem przy jego grobie i zacząłem się rozglądać po cmentarzu, ponieważ naszła mnie wątpliwość, czy wypada grać w karty z umarłym. Wolałbym, żeby nikt tego nie widział. Zwłaszcza, że grób odsłonięty ze wszystkich stron wydał mi się jakby zawieszony w niezmierzonej pustce. Tylko dlaczego mielibyśmy nie zagrać? Dlatego, że śmierć nas rozdzieliła? Ale przecież śmierć również zbliża. Dzięki niej odnajdujemy się w nieznanej nam dotąd bliskości. Niekiedy tak bliskiej, jakbyśmy się zamienili śmiercią za życie, a życiem za śmierć. Pożyczę panu pieniędzy, powiedziałem, przysiadając na betonowej płycie. Pan mi też nieraz pożyczał, gdy nie miałem grosza, a chcieliśmy zagrać. Wyciągnąłem portfel, odliczyłem sporą sumę. Pomyślałem, że przy takiej okazji nie wypada grać w takie same marne stawki, w jakie graliśmy za jego życia. Podzieliłem tę sumę na dwie równe części. Jedną położyłem przy sobie, drugą na tym napisie Antoni Mateja. Porówno mamy, panie Antoni. Jeśli pan nie wierzy, zamienię kubki. I przełożyłem swoją jemu, a jego sobie. Co się pan tak o to oddanie martwi? Jeszcześmy nie zaczęli grać. A może pan wygra
i nie musi oddawać. Jeśli przegra, to nie ma pośpiechu. Też mi lata lecą i nie jestem już taki młody, jak wtedy, gdyśmy dawniej grywali. Pozwoli pan, że potasuję. Talia nowa, prosto z kiosku. Trzeba ją dobrze roztasować. Długo tasowałem i różnymi sposobami, sypiąc z pewnej wysokości kartami z obrąk na jedną kubkę, po czym rozpołowiwszy talię na wcisk obie połowy w siebie i wsparłszy przeguby rąk na betonowej płycie, przemiennie karta na kartę z jednej, z drugiej dłoni i z dłoni do dłoni na harmonijkę, ale również konwencjonalnie, z tym, że to od spodu, to od góry. Palce moich rąk wydawały mi się tak giętkie, sprawne, że aż się sobie dziwiłem, bo dawno nie grałem. Zaprezentowałem istny pokaz tasowania. Tasowanie jest ważną częścią gry. Nieraz potrafi porazić partnerów, a w każdym razie daje od razu do myślenia, z jakim graczem mają do czynienia. Ostrożniejsi są we wchodzeniu, w zagrywaniu, w przebijaniu, sprawdzaniu, blefowaniu. Czasem trafi się jednak gracz, którego nic nie zmyli. Sam może tasować ślamazarnie i nie wyglądać na takiego, kto by umiał odczytywać partnerów, gdyż jeszcze lepiej potrafi stwarzać pozory niż pozostali. Potrafi udać, kim nie jest, w zależności z kim gra i o jakie pieniądze. Tacy są najbardziej niebezpieczni. Pochłonęło mnie to tasowanie, czy może chciałem zrobić przyjemność Matei. Wprawiało go bowiem za życia w zachwyt to moje tasowanie, gdy rozpoczynaliśmy nową talią, jako że tylko nowa talia da się tak tasować. Gdzie pan się nauczył tak tasować? Jakbym słyszał jego głos. Gra się czasem tu i tam, panie Antoni, jeśli czas pozwoli, ale coraz mniej mam czasu. Od pańskiej śmierci jeszcze nie grałem. Chciałem nieraz przyjechać, ale nie dało rady. Interesy, rozumie pan. Wpadałem tylko czasem do matki, ale i matka już nie żyje. No, niech pan jeszcze trochę potasuje. Opowiadam tu czasem, jak pan tasuje. Może kiedyś wpadnę, to będziemy tylko tasować, panie Antoni. Teraz już grajmy. Będziemy grać w otwarte karty. Nie da się inaczej ze świata na świat. Nie będzie zmyleń, że ktoś ma trójkę, a przebija, jakby miał karetę. Albo dobrał jedną i udaje, że ją ma. Czy to będzie jeszcze gra w pokera? Nie wiem. Ale tylko poker nam został. Daje przynajmniej poczucie, że w coś się jeszcze gra. Niech pan przełoży. No trudno, no przełożę za pana. Teraz niech pan patrzy. Karta panu, karta mnie, karta panu, karta mnie, karta panu. Co pan tam ma? Asa, króla, dwa walety, siódemkę. No. Ja dokupywałbym do asa i króla. Waletom bym nie ufał. Przechery, powiedział pan kiedyś na walety. Ale kiedy to było, panie Antoni? Teraz powinien pan do waletów. Przy takim pokerze ryzyko nie wchodzi w grę. A ja mam złamany kolor. Karowy. Jestem w lepszej sytuacji niż pan, bo tylko jedną dokupuję. No cóż, przyszła mi pikowa dziesiątka, a pan ma przynajmniej dwa walety. Wygrywa pan. Dawniej, gdybym dokupywał jedną, a jeszcze mocno zagrał, nie sprawdziłby mnie pan na dwa walety. Jak pan widzi, taka jest różnica między tym, jakieśmy kiedyś grali, a teraz. Prawda, że tak jest uczciwiej. Tylko że gra nie zależy od kart, panie Antoni. Co komu w tych kartach przyjdzie? Prawdziwy gracz nie zgodziłby się, żeby to, co mu w kartach przyszło, pozbywało go poczucia, że gra za samego siebie, a nie jest jedynie narzędziem z woli kart, jakie mu przyszły. Nikt przecież nie gra, żeby przegrać. Gra zawsze toczy się o wygraną, mimo kart, jakie przyszły. A to wymaga nie tylko umiejętności tasowania, przebijania, blefowania i nawet nie tego, żebyśmy umieli zachować zimną twarz. To wymaga, abyśmy wiedzieli, o co gramy i chcieli tego chcieć. To umiejętność najtrudniejsza, o wiele trudniejsza niż żyć, urodzić się, umrzeć, byle kto potrafi. Lecz czy to jest życie, niech pan sam powie, panie Antoni.
No coś pan za często wygrywa, a ja dokładam tylko pieniądze. I nie przychodzą panu jakieś nadzwyczajne karty, tylko że mnie przychodzą gorsze. Tak to jest, kiedy karty grają za nas. Ale albo też nie umiem już grać w uczciwą grę, nawet sam ze sobą. Tylko że w uczciwej grze, jak pan widzi, jest się przeważnie przegranym. Oj, jak ja teraz z panem. Nie umiem powiedzieć, jak długośmy grali. W każdym razie zagraliśmy się i dopiero poznałem, że zmierzch już zapada, gdy coraz bliżej oczu musiałem podstawiać swoje karty i coraz niżej pochylać się nad kartami Matei, żeby mu doradzić, co wyrzucić, do czego dokupić. Wkrótce jednak i to niewiele dało, bo karty zaczęły ciemnieć. Już trudno było odróżnić dziewiątki od dziesiątek, ósemki od siódemek, a za niedługo i figury zaczęły się mylić. Króle z damami, damy z waletami. Jeszcze tylko asy bielały, ale i asy przygasły. A szkoda, panie Antoni, że nie przyniosłem świecy. Pamięta pan, graliśmy kiedyś przy świecy, światło wyłączyli. Gdybyśmy mieli świecę, może bym się odegrał. A tak musimy już kończyć. Chciałby pan dalej grać? Tylko co było do wygrania, no wygrał pan. Odegrał się pan za wszystkie przegrane. Wieczór już był, gdy wyszedłem z cmentarza. Byłem już przy samochodzie, gdy na drodze zaklepały głucho czyjeś kroki. Wyszedłem na środek i poczekałem, aż ten ktoś się zbliży. Była to kobieta, tyle rozpoznałem. Ej, panie, panie! Najwyraźniej zlękła się mnie, zbaczając na brzeg drogi. Lecę po księdza, musi jechać do umierającego, a nie jadł jeszcze kolacji. Niech się pani nie boi. Rozmawiałem przed chwilą z księdzem i proszę to wziąć. Zawahała się. Co to? Pieniądze. Zapomniałem księdzu dać. O, dużo! Przygarnęła te pieniądze do piersi. Od kogo, powiedzieć? Od Antoniego Matei. Tego szewca? Tak, tego. To przecie nie żyje. Jak mogą być od niego? Ksiądz będzie wiedział. Niech odprawi mszę za jego duszę. Za takiego komunistę? Ale duszę chyba miał. A ja tam nie wiem. I przyspieszyła kroku, jakby uciekając ode mnie. Może w ten sposób będzie dobrze. Słyszycie mnie państwo teraz. Ja chciałem powiedzieć kilka, czy może raczej kilkadziesiąt zdań o zasadniczych właściwościach prozy Wiesława Myśliwskiego, tak jak je odczytuję, jak je odbieram. Otóż pierwsza z tych cech, które dadzą się wyprowadzić z lektury wszystkich jego książek, to jest niezwykłe, ciągle żywe zaufanie do mowy. Zaufanie do gadania, przekonanie o tym, że człowiek realizuje siebie, jest w pełni sobą, żyje w ogóle wtedy, kiedy może opowiadać siebie drugiemu człowiekowi. Bo nawet wtedy, kiedy to ma charakter monologu, to w tym monologu wyczuwamy ślady takiego wirtualnego adresata. Ci z państwa, którzy przeczytali traktat o łuskaniu fasoli, pamiętają, że tam właściwie nie padają kwestie, które wypowiedziane byłyby przez rozmówcę głównego bohatera, a ciągle mamy wrażenie, że to jest żywy dialog, że to jest rozmowa. Ponieważ każda nowa kwestia, nowa sekwencja jest jakimś nawiązaniem do wypowiedzi interlokutora, której my nie słyszeliśmy, której my nie przeczytaliśmy. Więc to opowiadanie siebie zawsze jest skierowane
albo do kogoś, albo ku komuś, wychylone jakoś w stronę drugiego człowieka. To jest niesłychanie ważne. Niektórzy krytycy po wydaniu traktatu o łuskaniu fasoli próbowali mówić o tym, że tam widać kryzys mowy. No ja zdecydowanie nie godzę się z takim przekonaniem i następne książki Wiesława Myśliwskiego potwierdzają, że to jest ciągle wielkie zaufanie do słowa, do języka, do gadania jako możliwości wyartykułowania, zorganizowania nawet samego siebie, dla siebie, dla drugiego człowieka i dla siebie, poprzez język, poprzez słowo. Wiesław Myśliwski kiedyś na którymś ze spotkań przypomniał o takiej książce, której nazwisko autora mi w tej chwili uciekło z pamięci, jeden z pisarzy z kraju byłej Jugosławii, który opisał historię dwojga więźniów, którzy odbywali jakiś ciężki wyrok więzienia, przykuci do ściany w tych lochach. I właściwie jedyne, co mogli zrobić, to opowiadać sobie nawzajem różne historie. I w pewnym momencie jeden z nich zapytał, no a co będzie, jak nam się skończą te historie, które możemy sobie opowiedzieć? No, umrzemy, odpowiedział ten drugi. Jak nie będziemy mogli opowiadać, to właściwie przestajemy żyć. I to jest jedna cecha tej prozy, bardzo istotna. Druga cecha to jest pamięć. Pamięć również jako narzędzie organizowania samego siebie dla siebie, ale też pamięć jako wartość, której nie można się sprzeniewierzyć. Za chwilę usłyszycie Państwo kolejny fragment i będzie to z nowej książki Wiesława Myśliwskiego i tam padają słowa, że pamięci nie wolno zdradzić, że to jest najcięższy grzech, jeśli się zdradza własną pamięć. Zresztą Wiesław Myśliwski opublikował kiedyś taki esej zatytułowany Kres kultury chłopskiej, gdzie wskazywał na takie trzy filary konstytuujące tę odchodzącą w przeszłość kulturę chłopską i jedną z nich była, jednym z tych filarów była właśnie pamięć. Oczywiście do pamięci trzeba dojrzeć. Pamięć jest w pełni jakby zrozumiana, wykorzystana przez człowieka, który ma za sobą jakieś doświadczenie, przez człowieka dojrzałego. Wtedy może być jakimś narzędziem scalania własnej osobowości. No nie przypadkiem bohaterowie dwóch nowszych książek Wiesława Myśliwskiego są bezimienni. Nie znamy imienia bohatera traktatu o łuskaniu fasoli i nie znamy imienia bohatera ostatniego rozdania, bo to są postaci zdezintegrowane, tak to określmy, za chwilę będę jeszcze o tym mówił. Kolejna cecha bardzo ważna to jest sposób prowadzenia narracji. Otóż we wszystkich książkach, a szczególnie w tych nowszych książkach Wiesława Myśliwskiego, we wszystkich tych powieściach narracja jest nielinearna. Jest prowadzona w ten sposób, że odchodzi w dygresję. I tych dygresji bywa czasem wielka mnogość, czasem one stają się po prostu osobnym opowiadaniem, osobną perełką, osobną miniaturą fabularną. Tak było już w Widnokręgu. Zresztą sam tytuł wskazuje na to, że jest w człowieku taka skłonność, żeby zobaczyć, co jest na horyzoncie. Ale jeśli uda się do tego punktu, który sobie na horyzoncie wybrał, to otwiera się nowy horyzont. Jakby opowieść oddala się i, no, i trzeba wrócić do punktu wyjścia, bo każda dygresja otwiera nowy horyzont opowiadania. W traktacie o łuskaniu fasoli te nowe opowieści, te nowe odsłony naszego życia zaczynają się, i naszego myślenia o świecie, zaczynają się z każdym wyłuskiwanym strąkiem. A w ostatnim rozdaniu to notes adresowy bohatera jest takim narzędziem, takim planem tych dygresji, bo każdy zapis w notesie, albo może mówiąc ogólnie, każda jego karta jest jakimś polem, na którym można uformować, czy trzeba wręcz z punktu widzenia bohatera uformować taką dygresję, taką osobną opowieść. No i wreszcie cecha czwarta, kluczowa, jak się wydaje po lekturze najnowszej powieści, czyli ostatniego rozdania, i która zresztą znalazła się w tytule naszego dzisiejszego spotkania, okazać wyrozumiałość losowi, los, pojęcie losu ludzkiego.
W pewnym momencie bohater Nagiego Sadu, czyli to jest koncepcja, która właściwie od samego początku jest widoczna w twórczości Wiesława Myśliwskiego, bo już bohater Nagiego Sadu, młody człowiek, którego los został w jakimś sensie ukształtowany czy zaplanowany przez jego ojca, może nie tyle los, co życie jego zostało, jest w pewnym sensie projekcją kochającego go bardzo, może nadmiarę ojca. I on to w pewnym momencie zaczyna dostrzegać i mówi tak, mogę powiedzieć, że przyszedłem na gotowy już los i właściwie nic mi innego nie pozostało oprócz wyrozumienia. Jeśli nawet na los swój człowiek może nie mieć wpływu, to przynajmniej może mu wyrozumiałość okazać, dzięki czemu z ofiary staje się ofiarodawcą. I w tym sensie człowiek jest usytuowany ponad swoim losem, że może go ogarnąć, że nasz los nie jest nam dany z tytułu urodzenia, bo z tego tytułu dane jest nam tylko życie, pisze Wiesław Myśliwski. Los natomiast to zdolność wyobrażenia sobie naszego życia w wymiarach przeznaczenia. A więc człowiek nie jest igraszką w rękach losu, nie dlatego, że może mieć na wszystko wpływ, ale dlatego, że może umysłem, intelektem, wyobraźnią, czyli dostępnymi mu narzędziami poznawczymi, ogarnąć swoją historię. To jest koncepcja, która wydaje się bliska hegelowskiemu rozumieniu wolności. Człowiek jest wolny o tyle, o ile ogarnia samego siebie, o ile próbuje samego siebie zrozumieć. To go różni od przedmiotów, że wolność jest zależnością od siebie. To oczywiście u Marksa, czy u kontynuatorów Marksa, to przyjęło zasady, brzmienie takiej maksymy, że wolność to uświadomiona konieczność. Nie zupełnie o to tutaj chodzi, bo jeśli już to można szukać nawiązań czy odniesień w tej żywej myśli Hegla, a nie myśli przeinterpretowanej. Można by było to ująć właśnie w ten sposób, że wolność ukazuje się jako zdolność do samookreślenia. Podczas gdy następuje zmiana przyrody w sposób automatyczny, duch rozwija się w oparciu o swoją świadomość i działa na podstawie swojego rozumu. Często w tym momencie cytowane są słowa Ryszarda Szachta. Wolność w najpełniejszej formie to samowiedne, rozumne samookreślenie. I tak jest właśnie w odniesieniu do bohaterów Myśliwskiego. Jeśli potrafiliby ogarnąć swój los, jeśli potrafiliby mu okazać wyrozumiałość. Nie zawsze tak jest. I bohater ostatniego rozdania jest człowiekiem bardzo popękanym wewnętrznie. Nie może sobie chyba poradzić z takim jakimś właśnie wyrozumieniem własnego losu. To jest bohater, który imiał się w życiu różnych działań, kilkadziesiąt pewnie można by ich było wskazać. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych, terminował u krawca, pracował w spółdzielni studenckiej, gdzie sprzątał mieszkania i opiekował się dziećmi. Przez rok był nauczycielem rysunków i gimnastyki. Na zlecenie zajmował się porządkowaniem księgozbioru. Był bojem hotelowym, cinkciarzem, pokerzystą, takim powiedzmy zawodowym. Prowadził skup i sprzedaż antyków, handlował nieruchomościami, sprzedawał kryształy i krasnale ogrodowe. I został wreszcie właścicielem zakładu odzieżowego. No, mówię o rzeczach, które wiedzą ci z Państwa, którzy przeczytali ostatnie rozdanie, ale specjalnie wyliczam, bo widać, jaka to jest mnogość różnych wektorów w życiu, które czy dadzą się połączyć, czy dadzą się scalić. No, bohaterowi się to chyba nie udaje, bohaterowi ostatniego rozdania. I on przez to jest bohaterem symptomatycznym, jest bohaterem naszych czasów, bo my, ludzie przełomu tysiącleci, rzeczywiście tacy jesteśmy. I pod tym względem wydaje się, że przypominamy, i to chyba dostrzegł Wiesław Myśliwski, chociaż nigdy o tym nie mówiliśmy głośno, nie zetknąłem się z takimi porównaniami w tekstach krytycznych, ale wydaje mi się, że to go stawia
w podobnej sytuacji jak Bolesława Prusa w czasach tego romantyczno-pozytywistycznego przełomu. Wydaje mi się, że bohater Prusa, Wokulski, w ogóle bohaterowie Lalki, to są bohaterowie popękani wewnętrznie, nieskoordynowani, bohaterowie, którzy niekoniecznie potrafią okazać wyrozumiałość swojemu losowi. Ryszard Koziołek w takiej książce bardzo interesującej, która nosi tytuł Dobrze się myśli literaturą, odkrył tę właściwość Prusa, którą można odnieść w dużym stopniu do bohaterów Myśliwskiego. W jednej z recenzji z tej książki napisano tak: współczesny człowiek to swoisty model do składania, wypadkowa nieprzystających do siebie elementów, a także warunków społecznych i historycznych, czego egzemplifikację w powieści stanowi, mowa o Lalce, stanowi scena z rozcinaną na kawałki tytułową lalką. I rzeczywiście takich scen, które mogą mieć takie znaczenie symboliczne, jest sporo w ostatnim rozdaniu, ale myślę, że dla nas istotne jest to, jeśli chcemy w tym miejscu i w tym czasie myśleć raczej pozytywnie i optymistycznie, istotne jest to, co zostało przed chwilą przeczytane. Zakończenie sceny, w której bohater gra w pokera, a więc zależnego, podejmuje działanie zależne od przypadku. Rezultat tej gry, mimo tego, że można oczywiście mieć na ten rezultat wpływ, jest jednak w zasadniczej mierze zależny od przypadku. Na koniec podejmuje decyzję, która jest jego własną, autonomiczną decyzją i oznacza panowanie nad przypadkiem. Decyduje się wygraną przekazać w ręce tego księdza. W ten sposób, niezależnie od tego, czy bohater jest ateistą, czy człowiekiem wierzącym, czy jego los potoczył się tak, czy inaczej, to do niego należy ta decyzja, w której następuje takie ogarnięcie losu i jest to gest panowania nad przypadkiem. I takie chyba przesłanie możemy wyczytać z książek Wiesława Myśliwskiego. A teraz prosiłbym pana Jerzego Radziwiłowicza o lekturę kolejnego fragmentu. To będzie fragment powieści Ucho Igielne, fragment, który został opublikowany na łamach wspomnianego przeze mnie wydania Gazety Wyborczej. Ta godzina. Spróbuję sobie przypomnieć, ale nie wiem, czy to będzie prawda. Chyba że prawda uznaniowa. Jak to rozumieć? No, uznaje się często za prawdę to, czy tamto, chociaż nie wiadomo, czy tak było. I w ogóle, czy było. Ale ktoś chciał, żeby było, ktoś sobie tak, a nie inaczej wyobraził. Komuś tak, a nie inaczej podpowiedziało podejrzenie, czy ktoś mógł mieć w tym jakiś cel, żeby tak, a nie inaczej było. Jeśli chodziłoby o rzeczy błahe, nie byłoby nieszczęścia. Ale bywa, że uznaje się za prawdę coś, co mimo dowodów, świadków, okazuje się po latach pomyłką, i to pomyłką, która skazała kogoś na śmierć. W historii takich prawd uznaniowych znajdzie się bez liku, a im bliżej nas, tym więcej. Nie, nie zaprzeczam, lecz tylko tak mogę to pamiętać. Wymagać od własnej pamięci, aby była przeciw mnie, znaczyłoby, że ją zdradzam. A zdrada pamięci jest niewybaczalna. Nie ma za nią kary ani pokuty. Powiedział, że mu się śniłem. Wcale mnie to nie obeszło. Więc złapał mnie za rękaw i powtórzył: śnił mi się pan. Jak?
Spytałem, chociaż nie lubię snów. Gdy mi się coś śni, zawsze gorzej śpię. Sen powinien być jak śmierć. Nic, a po przebudzeniu zwyczajny dzień, jakby się życie dopiero zaczynało. Sny ciążą, zniechęcają. Często każą się domyślać Bóg wie czego. Nawet zmuszają do tropienia siebie. Tym bardziej nie lubię czyichś snów, w których się komuś śniłem. Bo co się za tym kryje, że mu się śniłem? Nie mogłem mu się przyśnić bez powodu, wiadomo. No i szukaj powodów, zachodź w głowę, dręcz się, że czymś cię chce obarczyć, że próbuje coś zrzucić z siebie i przerzucić na ciebie, aby było mu lżej, chociaż tobie będzie ciężej. Zwłaszcza, że za sny się nie odpowiada. A może powinno? Może ktoś kiedyś poszerzy o sny odpowiedzialność człowieka. Zresztą już jesteśmy na drodze ku temu. Widać nas, gdy idziemy ulicą, słychać nas, gdy mówimy choćby szeptem, a nawet mury naszych mieszkań mało co za nas bronią. Tymi, którymi jesteśmy wraz z naszymi snami. Również myślami, słowami, uczuciami i tak dalej oczywiście. Ale do tego już się dobrali. Długo więc czekać, jak dobiorą się i do naszych snów. Jak mu się śniłem. No nie wiem, czy tak jak pamiętam. I zresztą on powinien odpowiadać, skoro to był jego syn. Ja mu nie dałem przyzwolenia, abym mu się przyśnił. Nie pytał mnie o to. Przywłaszczył sobie mnie. Jakim prawem? Że spotkaliśmy się czasem przy uchu igielnym. Bo każdy mógł się z każdym spotkać i gdziekolwiek, niekoniecznie tam. On schodził do tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, a ja czekałem. A może on czekał, a ja schodziłem. Tylko że w jego wieku na cóż by czekał? Umarłem, powiedział. Jak to pan umarł? Przecież pan jest. Gdzieś pan idzie. Ale śniło mi się, że umarłem. Dlatego postanowiłem odwiedzić tę dawną, dziką, zieloną dolinę. Bo może to ostatni już raz. Cóż, pomyślałem, w pewnym wieku to nic nadzwyczajnego umrzeć. Chociaż nie był jeszcze w tym wieku, jaki mu przepowiedziała cyganka. Życie jeszcze w nim kwitło. Cera różowa, względnie gładka, oczy niezmącone, błyszczące, czoło wypogodzone, włosy przesypane już siwizną, lecz dodawało mu to dostojeństwa. Nie chodził jeszcze o lasce, trzymał się prosto, krok miał raźny i pachniał jakąś wytworną wodą kolońską. Nie wiem, czy nie Fahrenheitem. Dość ostry to zapach, mało dyskretny, no i nie na każdą kieszeń. Lecz gdy w pewnym momencie pochylił się ku mnie, zniżając głos do półszeptu, chociaż nie pamiętam, co powiedział, jakiś inny zapach z lekka zakłócił tego Fahrenheita. Każdy wiek ma swój zapach. Od niemowlęctwa poczynając. Mają zapach choroby, nastroje, złość, radość, powodzenia, niepowodzenia. W towarzystwie wyczuwałem, która z kobiet ma okres i nie zmyliły mnie jej perfumy. Nawet kto do kogo co czuje, chociaż nie poznałbym tego po jego zachowaniu, gestach, słowach, uśmiechach. Człowiek ujawniał mi się zawsze przez skórę. Cóż, taki mnie natura stworzyła. Ktoś mi kiedyś powiedział, ty jak pies, lecz się. No z czego mam się leczyć? Z powonienia. I tak za dużo się widzi, za dużo słyszy, jeszcze wąchać to wszystko, oszalejesz. Kiedy w to, co widzę, słyszę, już nie da się wierzyć. Jedynie wąchanie mnie nie zawodzi. Zawiedzie cię, zawiedzie. Znajdą się i na to sposoby. Będziesz wąchał jak należy. Zresztą wszystko będzie miało tę samą woń.
Albo całkiem stracisz węch. Psu podsunąć kiełbasę, to porzuci trop. No i co pan na to? Spytał. Na co? Że umarłem. Mówił pan, że się panu śniło. To prawda, lecz cóż to jest sen? No tak, pan jeszcze nie wie o tym, bo skąd? W pańskim wieku co tam może się śnić? Żeby tak powiedzieć, brak materii na sny. Ale przyjdzie i na pana, że będzie się pan bał swoich snów. Zdradzę panu sekret. Pan również ze mną umarł. Nie wiedział pan o tym? A widzi pan, stał pan nad moją trumną i nie pozwolił mi zasypać. Nikogo już nie było. Grabarze, nie mogąc się doczekać, też odeszli. Wiatr szumiał, targał drzewami, a pan stał i milczał. Od czasu do czasu rzucał pan tylko grudkę ziemi na wieko trumny i milczał pan. Nie mogłem znieść tego padania grudek, bo z każdą jakby huk rozrywał ziemię. Błagałem, niech pan przestanie, niech pan lepiej coś powie. Zasłużyłem chyba na kilka słów. Ale pan milczał. Dlaczego pan tak mści się na mnie? Z wieży katedralnej doszło do nas w tym momencie bicie zegara. Bił raz na kwadrans, a po czterech kwadransach wybijał godziny. Zasłuchaliśmy się w te donośne dźwięki, licząc. Godziny jednak nie chciały nam się zgodzić. Wyciągnął więc z kieszonki spodni zegarek. Nosił jeszcze taki staromodny na dewizce, co prawda omega, taki sam jak nosił mój ojciec. I powiedział: o, to już ta godzina. Cóż ten zegar na wieży? Spojrzałem na swój, na ręku. Nie, nie, to jeszcze nie ta. Żyjemy widocznie w różnych czasach, powiedział, chowając tę swoją omegę. Ale kiedyś się one zejdą. Czas jest kolisty. Miejmy więc nadzieję. A wtedy nadeszła ona i poszła z nim. Bardzo dziękujemy panu Jerzemu za tę fantastyczną nie tylko lekturę, ale interpretację prozy Wiesława Myśliwskiego. No i teraz czas na rozmowę. Kolejna państwa. Jeśli chcecie państwo o coś zapytać, podzielić się jakąś refleksją, autor jest do waszej dyspozycji. Bardzo proszę. Mikrofon będziemy państwu podawać. Ja może zacznę, jeśli pozwolicie. Chciałem zadać takie proste z pozoru pytanie, często zadawane pisarzom. Skąd tytuł Ucho Igielne? Co znaczy ten tytuł najnowszej, nieopublikowanej jeszcze książki? No znaczy Ucho Igielne. Co? Ja wiem, to się oczywiście da wyczytać, ale czy jeśli przychodzi nam do głowy najbardziej chyba naturalna metafora, tak? Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego. Ja oczywiście, jeśli zadaję to pytanie, to liczę na to, że zechcesz odsłonić w ten sposób, mówiąc o tytule, troszkę treści tej swojej książki. Więc to, ale odpowiadając zbyt lakonicznie, nie dajesz mi takiej szansy, więc bardzo proszę, żebyś zechciał rozwinąć tę troszkę, tę metaforę, czy tę myśl, która ci towarzyszyła, jak taki tytuł nadałeś temu dziełu. No nie wiem, czy to jest metafora, to się dopiero okaże, jak książkę skończę. Ale to nie jest raczej ucho igielne, biblijne.
tylko ucho igielne, które istnieje rzeczywiście w Sandomierzu. Prawda? W murze, w resztkach muru w Sandomierzu, to chyba jeden z najstarszych zabytków, istnieje brama, dawna brama dominikańska, furta dominikańska, która się z czasów średniowiecza ostała jako jedyna, bo takich furt było pewnie kilka, która jest do dziś i przez którą ludzie przechodzą, męcząc się, ponieważ ona prowadzi, to znaczy pod nią prowadzą schody, długie, strome schody, po których schodzi się ze wzgórza Sandomierskiego, no albo się wychodzi na to wzgórze. I właściwie stąd jest ten tytuł ucho igielne. A czy on nawiązuje do biblijnej metafory, czy nie? Może nawiązuje, no nie umiem powiedzieć. Przy czym chcę powiedzieć, że to w Polsce tylko istnieje pojęcie ucho igielne, bo ani w języku francuskim, ani w języku holenderskim nie ma takiego pojęcia ucho igielne, tylko jest oczko igielne. Ale tu jest mój przyjaciel, wybitny malarz Stanisław Baj, który pochodzi z Kresów Wschodnich i on mi mówi, że u nich też oczko igielne istnieje, nie ucho igielne. No nie wiem, co jest precyzyjniejsze, czy ucho igielne, czy oczko igielne. W każdym razie możemy manipulować tym, zależnie od tego, czy przyjmiemy takie rozumienie, czy inne rozumienie. No w każdym razie ten tytuł się bierze z tego konkretnego sandomierskiego ucha igielnego, które jest jakimś punktem tej książki po prostu. Wydaje mi się, że każdy człowiek ma w życiu jakiś taki punkt. Punkt. Punkt, jak wiadomo, nie jest mierzalny. Punkt nie wiadomo, czym jest, prawda, w przeciwieństwie do linii. No i ja uczyniłem taki punkt z tego ucha igielnego, co nie znaczy, że wszystko się dzieje w uchu igielnym. Ale w uchu igielnym, ale ucho igielne jest symbolem wielu rzeczy, które się tam dzieją. No to tyle o tytule. O tytule najmniej można mówić. Tytuły są przypadkowe, bardzo często. Jest w tym chyba troszkę jednak takiej przesadnej skromności, bo tytuły książek Wiesława Myśliwskiego są jednak bardzo, tak mi się wydaje, starannie przemyślane, albo towarzyszy im niezwykły błysk pisarskiej intuicji. I przypuszczam, że podobnie jest z tym uchem igielnym, z tej metafory biblijnej. Nie chcemy tu robić użytku w porządku, ale założę się, że w tej książce będą znów kwestie starości, młodości, pamięci i przychodzi mi na myśl pierwsza scena z traktatu o łuskaniu fasoli, scena, w której jest taka analiza światła, roli światła i pamiętam postać matki, która potrzebuje więcej światła, żeby w ogóle przystąpić do jakiejś pracy. Nawlekanie igły jest takim podstawowym sprawdzianem tego, czy jesteśmy jeszcze sprawni, czy nasze zmysły jeszcze nadążają za naszymi chęciami, za naszą gotowością działania. Nie wiem, tak się spodziewam. Pewnie tak będę czytał tę książkę, że wszystkie te plany znaczeniowe tego pojęcia ucha igielnego mi się jakoś otworzą. I znając właśnie wielką intuicję Wiesława Myśliwskiego, który nie chce pewnych rzeczy ujawniać i zostawia pole, duże pole zawsze dla
czytelnika, dla jego interpretacji, to spodziewałem się, że tak właśnie będzie. Obyś się nie zawiódł. Dlatego, że ja nie wiem, czy w ogóle tę książkę napiszę i skończę. To znaczy, ja ją skończyłem na dobrą sprawę, ale czytam i nie wiem, czy ja ją wydam. Bo ona mi się nie podoba. Prawda? Więc może mi się jeszcze spodoba po paru miesiącach, ale na razie mi się nie podoba, więc nie umiem powiedzieć, co się z niej da wyczytać. A tak pracuje Wiesław Myśliwski, to są rzeczy napisane najpierw ołówkiem, później poprawiane, fragmenty usunięte, znikają bezpowrotnie, bo są po prostu wycierane. Dopiero później książka jest przepisywana, później jeszcze raz czytana. Dlatego zdarzało się tak, że między jedną a drugą powieścią Wiesława Myśliwskiego mijało 10 lat. No teraz na szczęście nie zawsze. To krytyka tak ustaliła taką normę, prawda, że ja co 10 lat wydaję książkę. Ale to nie jest prawda. No. Różnie bywa. Między traktatem o łuskaniu fasoli, a ostatnim rozdaniem było... No dobrze, ale między Nagim Sadem a pałacem minęło 3 lata. O tym nikt nie mówi. To prawda. Więc dopiero prawda, ja sam powiedziałem, jak napisałem Kamień na kamieniu, że minęło od poprzedniej książki, mija 10 lat i wszyscy na te 10 lat wsiedli i ciągle już powtarzają, jak liczman jakich przy każdej mojej książce. Ja piszę rzadko, to jest prawda, ale nie widzę powodu, żeby się spieszyć, zwłaszcza, że powtarzam ciągle też to, że w sztuce ilość nigdy nie przechodzi w jakość. Prawda, więc... Tak, to jest też tak, że chyba ten... Wystarczyłoby napisać jedną książkę, prawda, w życiu, w której powiedziałoby się wszystko, co się ma do powiedzenia. I na tym poprzestać. To byłby ideał właściwie. Może jest tak, że jak mija trochę więcej czasu między jedną a drugą książką, to każda z tych książek jakby głębiej zdąży dotrzeć, zapaść w czytelniczą świadomość i nie tylko, bo też jest zdumiewający rezonans twórczości Wiesława Myśliwskiego w świecie. Ja muszę powiedzieć, że fascynuje mnie to zjawisko powodzenia książek Wiesława Myśliwskiego w różnych krajach i w różnych kulturach, bo to wydawałoby się, że jest to proza bardzo mocno osadzona w polskiej tradycji i w polskich realiach, prawda? No jest tak, że ktoś, kto nie zna choć trochę kultury polskiej, kto nigdy tu nie był, nie widział, jak wygląda życie, czy jak wyglądało, nie ma takiej perspektywy, jak ogarnąć polski los ostatniego kilkudziesięciolecia, to sobie nie poradzi z ogarnięciem znaczeń danej książki. Tymczasem to nieprawda. Okazuje się, że jakiś czas temu jedna z największych nagród amerykańskich dla tłumacza za przekład Kamienia na kamieniu na język angielski. Książka, która naprawdę bez zrozumienia realiów polskich byłaby chyba trudna do przełożenia. Czy tłumacze jakoś są z tobą w stałej korespondencji? Czy musisz dużo wyjaśniać, wspierać, pomagać, żeby te przekłady powstały? Najpierw muszę cię sprostować. Za Kamień na kamieniu to nie tłumacz dostał nagrodę, tylko ja. A tłumacz przy... Tłumacz przy okazji się załapał. A tłumacz przy mnie. Tłumacz zresztą dostał i później jeszcze 2 nagrody za tłumaczenie tej książki. No ale co właściwie chciałbyś, żebym odpowiedział na te tłumaczenia zagraniczne? Bo no jak to wygląda z autorskiego punktu widzenia? No są przecież rzeczy zdumiewające. Na przykład, no część z Państwa może wie, bo Wiesław Myśliwski już o tym mówił, w Holandii, ni stąd, ni zowąd, jeden z czytelników wpadł na
taki pomysł, żeby Wiesławowi Myśliwskiemu przekazać w testamencie cały swój majątek. Widzę, że nie wszyscy no, o tym wiedzą, to gdybyś mógł powiedzieć na ten temat parę zdań. W kwietniu Gazeta Wyborcza, bo mnie zmuszono do takiego zwierzenia się, co to się stało i tak dalej, więc rzeczywiście tak było, że otrzymałem nagle w styczniu tego roku obszerne pismo z pewnej prawnej instytucji z Lejdy, łącznie z kopią testamentu, że oto taki a taki pan, który był ciężko chory, zdawał sobie sprawę, że niedługo umrze, zgłosił się do tej adwokackiej, prawniczej instytucji i spisał testament, w którym przeznaczył mi swój majątek. Nie bardzo w to wierzyłem, zwłaszcza, że moi przyjaciele prawnicy ostrzegali mnie, że to może być oszustwo, bo dzisiaj różne oszustwa bywają, że w związku z tym powinienem wysłać swojego prawnika do Holandii, żeby to sprawdził. No jak wyślę swojego prawnika do Holandii, to mnie prawnicy oskubią z tego spadku całkowicie. No więc tym bardziej nie wierzyłem. Na liście to się potwierdziło wszystko, że to jest prawda, że ta kancelaria prawnicza jest bardzo znaną kancelarią w Lejdzie, prawda? Ponieważ ja nie mam internetu, więc mój syn, który ma internet i posługuje się nim, zaczął z nimi korespondować, wypytywać o szczegóły różne i tak dalej. Czyli w końcu to okazało się, że to jest prawda. Ten spadkodawca miał 55 lat. Był profesorem na Uniwersytecie w Lejdzie. Tyle o nim wiem. Chciałem nawet dowiedzieć się szczegółów z zawodu, kim był, ale mówiono mi, że ekonomistą, że kimś tam, no w każdym razie dokładnie nie wiem. Ale po namyśle doszedłem do wniosku, że zrezygnuję z tego spadku, ponieważ uznałem, że ten spadek bardziej się należy wydawnictwu, które mnie wydaje, niż mnie. I tak zrobiłem. Myślałem zresztą, że odmawiając tego spadku, no uniknę różnych formalności, których przy takiej okazji jest mnóstwo, ale nie uniknąłem, ponieważ odmowa spadku wymagała jeszcze większych formalności, prawda, niż przyjęcie spadku. Więc to mnie nie uratowało przed tym, ale jednak, jak powiadam, uznałem, że wydawnictwu się bardziej należy ten spadek, ponieważ wydawnictwo wydaje moje książki, prawda, i chce wydać całość mojej twórczości. No i te książki mają tam powodzenie, bo traktat o łuskaniu fasoli już miał 8 do druków, prawda, wyszedł teraz w wydaniu kieszonkowym, popularnym, więc należało im się to. No to tak się zaczął mi ten rok, ale w tegoż roku w styczniu ukazało się w Holandii ostatnie rozdanie, które tam zostało przyjęte no, w sposób zdumiewający dla mnie, konfrontując to z tym, co pisała polska krytyka o tej książce, ponieważ tam recenzje, jakie się ukazały w ostatnim rozdaniu, wszystkie dawały tej książce największą ilość punktów, jaka w Holandii jest przyjęta, to jest 5 gwiazdek.
prawda? A przyjechał do mnie dziennikarz pewnego pisma holenderskiego, który zrobił ze mną duży wywiad. I po tym wywiadzie właściwie kolejne dodruki od razu puszczono. Także nie wiem, już ostatnie rozdanie, ile ma dodruków. A teraz zatrzymuję się na tej Holandii, bo w Holandii, nie wiem, czy Państwo wiecie, jest największe czytelnictwo w Europie. Holendrzy najwięcej czytają. A teraz znakomity zresztą tłumacz, przepraszam bardzo, Karel Lesman, tłumaczy Widnokrąg i nawet przez 3 tygodnie do niedzieli ostatniej mieszkał w Sandomierzu, żeby się zapoznać z tym miastem i dostał na ten pobyt w Sandomierzu holenderskie stypendium. Prawda? No więc tak to wygląda w Holandii. Teraz ostatnie rozdanie ukazało się we Francji. Prawda? 2 tygodnie temu właśnie przysłali mi to wydanie i jednocześnie ukazało się wydanie kieszonkowe we Francji traktatu o łuskaniu fasoli. Prawda? I teraz też Francuzi będą Widnokrąg tłumaczyć. Co tam jeszcze? Widnokrąg lada dzień wyjdzie w tłumaczeniu litewskim. Widnokrąg tłumaczony jest w Ameryce. Aha, no i ostatnio otrzymałem tureckie wydanie Kamienia na kamieniu. To już zupełnie zdumiewające. No to tak wygląda ten mój rok. A o innych latach nie będę opowiadał, bo za długo. No tak. Więc mamy do czynienia z pisarzem światowym i to rzeczywiście jest... A jeszcze, od tego Państwo może nie wiedzą, a wiecie, że za traktat otrzymałem też nagrodę we Francji. To się bardzo szumnie nazywa Grand Prix Saint-Emilion. To jest nagroda ufundowana przez winiarzy francuskich, a właściwie przez ich znudzone żony, które są bogate bardzo, bo winiarze są bardzo bogaci. To Jurek był we Francji, to wie, jak winiarze są bogaci. A więc też dostałem nagrodę i wielka uroczystość była w związku z tą nagrodą, bo się odbywała gdzieś koło Bordeaux w zamku, w którym mieszkał Montaigne. Jest to nagroda, którą dostaje pisarz zagraniczny i pisarz francuski. I akurat ja dostawałem w parze z Elbeckiem, ale nie pojechałem na to, bo za daleko. No ale uroczystość, jak mi donoszono, odbywała się, bo Francuzi lubią się bawić właśnie przy takich okazjach, przy których nagradzają jako preteksty książki, żeby móc się bawić. Uroczystość była suta z występami aktorów, z czytaniem tych książek i tak dalej, i tak dalej. No to bardzo dużo już powiedziałem. Jest w tym jakieś takie spełnienie myśli Gombrowicza i innych najmądrzejszych polskich pisarzy, że tym bardziej jesteśmy światowi, im mniej staramy się być światowi, że jeśli jesteśmy sobą, jeśli pisarz jest sobą, jeśli nie ma tego kompleksu, to wtedy dociera do świata najlepiej. I to jest przykład tego pisarstwa, które ma olbrzymi rezonans. Rzadko polscy czytelnicy o tym słyszą, więc może bardzo się cieszę, że ten wątek poruszyliśmy. Jeśli Państwo zechcecie jeszcze pójść w tym kierunku, to bardzo proszę, ale naprawdę głos należy do Was. Proszę bardzo. Ja tylko dodam jedną rzecz, bo ona jest dość charakterystyczna. Mianowicie
Po pierwsze na wstępie, ja mam szczęście do tłumaczy wybitnych. Ci tłumacze, którzy na holenderski, na francuski czy w Stanach Zjednoczonych tłumaczyli te książki, są znakomitymi tłumaczami. Bill Johnston, Anglik z pochodzenia, ale mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który tłumaczył Kamień na kamieniu i Traktat o łuskaniu fasoli, mówi tak po polsku, że jak go pierwszy raz słuchałem, to nie wierzyłem, że to jest Anglik. Mówi pięknie i z akcentem absolutnie niewyczuwalnym. Ja go spytałem, proszę pana, gdzie pan się tak nauczył polskiego? A on mi na to powiedział, wie pan, ja jestem poliglotą, mam zdolność do języków, ale ja przyjechałem jako młody człowiek do Krakowa na zjazd esperantystów i zachwyciłem się brzmieniem języka polskiego, nie znając polskiego, samym brzmieniem. Język polski jest jednym z najpiękniejszych, mówi, języków świata. A ja mówię, żartuje pan. Nie, nie, to jest piękny język, mówi. Wy Polacy go nie słyszycie. On ma tak wielką gamę dźwięków, jak nie ma żaden język. Po prostu. Mówi, ja się postanowiłem nauczyć polskiego, sam. Jak się już nauczyłem tego polskiego, to mnie zaprosił Uniwersytet Jagielloński na lektora. I byłem tu 6 lat. I z miłości do tego języka zakochałem się w krakowiance i się ożeniłem z nią. Mówi. I jak on pierwszy raz, to nasze spotkanie to było z okazji właśnie Kamienia na kamieniu, to ja mu odmawiałem, żeby nie tłumaczył tego kamienia. Mówię, wie pan, to jest taka polska książka. Mówię, kto to zrozumie? Wątpię, żeby Amerykanie to rozumieli. No to on mi powiedział, ale pan nic nie rozumie. To zobaczy pan. I ta książka miała po pierwsze wspaniałe zupełnie recenzje. To nawet wierzyć mi się nie chciało. W Polsce nikt tak o tej książce nigdy nie pisał. Nikt. Co? Tak, tak. No nawet wstyd mi było powtórzyć niektórych zdań, niektórych recenzji, ale pisała i angielska prasa. W suplemencie do Time'a była recenzja, no, rewelacyjna zupełnie. I on jeździł po Stanach Zjednoczonych i on mówił mi, wie pan, dzieją się rzeczy przedziwne. Pojechałem do Teksasu, do takiego małego miasteczka, mówi, na pustyni. I tam się dowiedzieli, że przyjechałem i że to ja jestem tłumaczem Kamienia na kamieniu i przyszedł do mnie tłum ludzi z tą książką, żeby mi autografy spisał. Więc to jest właściwie, to nazywam swoim szczęściem do tłumaczy. I tłumacz decyduje o powodzeniu książki w innym kraju. W różnym stopniu co najmniej decyduje tłumacz, co autor, który tę książkę napisał. Dlatego, że miałem przykłady fatalnych tłumaczeń i właściwie w konsekwencji brak odzewu właściwie jakiegoś. Tłumacz jest współtwórcą książki, prawda? Tłumacz musi stworzyć język. Jak taka znakomita tłumaczka niemiecka, przetłumaczyła mój widnokrąg, to mi powiedziała jedną rzecz. Wie pan, ja musiałem dla pańskiej książki znaleźć niemiecki język, ponieważ takiego języka, jakim pan napisał widnokrąg, nie ma w Polsce i nie ma w Niemczech. Pan stworzył język i ja musiałem stworzyć język.
A mówi, jak pan wie, w Niemczech jest mnóstwo języków niemieckich. Więc musiałem znaleźć jakąś syntezę języka niemieckiego w tym wszystkim. No więc tak, takie są sylwetki wielkich tłumaczy. Ja bym chciał podkreślić to tutaj publicznie, żeby państwo wiedzieli, że decydujący jest nie agent, który promuje, reklamuje, zabiega o książkę. Tłumacz jest decydującą osobą, która decyduje i o przekładzie, i o powodzeniu książki w obcym kraju. Jeszcze, jeśli można, bo w tym miejscu wypada o to zapytać, bo jesteśmy w klimacie oświecenia. Czy jesteś zadowolony z przekładów na język francuski? To wciąż jest pokus. Ta sala wciąż jest przygotowana na takie rozmowy. Pan poszedłeś tam, ja cię nie słyszę. Ale tam było cię na szczęście słychać zupełnie dobrze. Więc ja pytałem o to, czy w tym klimacie oświecenia, w jakim jesteśmy, w tej sali, w tym miejscu, w tym obiekcie, że trzeba by było zapytać o język francuski. Czy te twoje doświadczenia z tym francuskim rynkiem czytelniczym są równie dobre? W czym? Czy Francuzi odbierają dobrze twoje książki? Miałeś jakieś zwrotne informacje? No dobrze odbierają, ale to nie... Mówiłem chyba. No wiesz, jakby nie dobrze odbierali, to by mi nie wydawali. No by wydali jedną książkę, potknęli się i dali sobie spokój. Tak mają zwyczaj wydawcy zachodni. Jak wyda jedną książkę, nie wypał, to więcej ci nie wyda. Ja miałem z Francuzami najwcześniej kontakty, bo kiedy wydałem Kamień na kamieniu, to natychmiast Gallimard podpisał ze mną umowę. Prawda, patronował tej książce Konstanty Jeleński, żył wtedy jeszcze. Dali komuś do tłumaczenia, jakiemuś niezdarze, i Konstanty Jeleński zdyskwalifikował to tłumaczenie po prostu. I od tamtąd Francuzi, Gallimard w każdym razie ma kompleks, prawda, i cały czas się tłumaczy, że nie znaleźli do tej pory tłumacza Kamienia na kamieniu, bo on wymagałby jednak innych dyspozycji niż na przykład ta moja tłumaczka, która tłumaczyła traktat, czy teraz ostatnie rozdanie. Ja może pana poproszę tutaj bliżej, jeśli można, żeby nie było kłopotów z komunikacją. Oddaję mikrofon, ale proszę mówić do pana Wiesława. Ja mam pytanie, jak odnosi się pan do interpretacji literackich swoich książek? Czy to one pana bawią, zaskakują, denerwują? No wie pan, jak się odnoszę? Zwyczajnie, wie pan. Zwyczajnie, no. Jak jest mądra recenzja, nie musi mnie chwalić, wie pan. Może nawet polemizować ze mną, ale jest mądra. No to taką recenzję traktuję poważnie. Ale przecież ile ma pan tych mądrych recenzji? No. Przecież w Polsce na dobrą sprawę krytyka przeżywa regres. Przeżywa regres krytyka. Jak umarło dwóch wielkich krytyków polskich, Błoński i Bereza, to się skończyła krytyka, wie pan. To się skończyła krytyka. Jest wśród nas krytyk Leszek Bugajski. Na łamach twórczości ukazywały się fragmenty prozy Myśliwskiego i sporo omówień. Czy chciałbyś, Leszku, w tej sprawie słówko? Tak trochę się boję mistrza, bo tak powiedział, że mnie nie ma i innych, no to co będziemy się? No a co? Jak już wydałeś wyrok śmierci na nas, no to już, czy trzeba więcej? No, to co?
No nie wiem, wiem, no co, będę cię chwalił, już wszyscy cię chwalą, polemizował z tobą nie będę, wiesz, no. Czekam na twoją powieść. No miło mi, że czekasz. No z czegoś muszę żyć, nie? Więc... No tak, może rzeczywiście z tą śmiercią krytyki nie jest aż tak źle. Poczekajmy na to, jaki będzie obraz krytyczny następnej książki Wiesława Myśliwskiego. Proszę bardzo, pani chciała zabrać. Szanowny autorze, szanowni państwo, ja niestety nie znam tak wszystkich. Nie, ja pani nic nie słyszę. Tak, naprawdę. Ja nie znam wszystkich pana książek, natomiast mam w ręce Kamień na kamieniu z 1984 roku. Ale wie pani, może pani gdzieś stanie, gdzie indziej, wie pani. Ojej, przepraszam bardzo, źle to słychać. Ach, to narobiłam. Ja się tej sali bałem. Przepraszam bardzo. Czy teraz będzie słychać? Czy teraz? No tak, proszę. Teraz już można, tak? Bliżej jeszcze. No nie chciałabym tak bardzo blisko, tak. Właśnie, tak, tutaj, dobrze. Dziękuję bardzo, to mogę usiąść. I właśnie na obwolucie tego Kamienia na kamieniu, no czytam tutaj, że właśnie jest to niezwykła kreacja bohatera wiejskiego. Chciałam zapytać, czy ta kreacja, która została dokonana, czy dokonywała się, dokonana została przez pana w innych powieściach, to jest podobna, czy też można dostrzec duże różnice w tej kreacji? Czy ten bohater wiejski, przepraszam, na przestrzeni tych poszczególnych powieści zmieniał się mentalnie, zmieniał się kulturowo, zmieniał się jakoś tam, prawda, bo on się zmieniał faktycznie, bo takie są czasy przemian cywilizacji, w której żyjemy, również tej cywilizacji chłopskiej, kultury chłopskiej. Czy też było to odniesienie ciągle do tego pierwszego, jak gdyby, wykreowanego bohatera wiejskiego? Bo w tej kreacji język jest oczywiście podstawowym narzędziem. Tak, zgadzam się z tym. I też na obwolucie właśnie pozwoliłam sobie jeszcze raz przeczytać, od czego są słowa, właśnie do czego one prowadzą. One wszystko na wierzch wywleką, słowa i z najgłębszej głębi wydrą, co gdzieś boli i skowycze, słowa krwi upuszczą i od razu lżej się robi i tak dalej, i dalej, żeby wszystkiego tego nie czytać. Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma tak naprawdę człowiek więcej oprócz słów dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie. To się jeszcze namilczymy. Może przyjdzie nam ściany z bólu drapać z najmarniejszym słowem i każdego słowa niewypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. Nie będę już tego dalej czytać. Natomiast właśnie myślę, że ta kreacja bohatera wiejskiego związana jest z tym, że te słowa są w ścisłym związku z myśleniem. Mówi się o takim chłopskim, czy wiejskim, przepraszam, szerzej rzecz ujmując, myśleniu, czy zdrowym rozsądku. To można w tej prozie pańskiego autorstwa zauważyć, bo to jest ten język taki właśnie, może nie dosadny, ale on jest tak, te słowa odzwierciedlają to myślenie, moim zdaniem, takie zdroworozsądkowe. Ja to nazywam chłopskim, nie wiążąc tego z płcią, tylko bardziej z warstwą społeczną. Dziś te przemiany tej warstwy społecznej, no to już są takie, że ta kreacja wymaga już czegoś więcej. Przepraszam bardzo. Jak to jest z tym chłopskim bohaterem? Czy on się zmienia? Jaka jest jego sytuacja dzisiaj? No ale przecież po pierwsze... nie słyszy pani? To jest do niczego to wszystko, co ja ta aparatura... Spróbuj mówić bliżej mikrofonu w takim razie. Ale ja mówię, ja prawie połykam mikrofon, wiesz. Ale przecież, proszę panią, nie wszyscy bohaterowie moich książek są chłopami.
Nawet nauczyciel w moim debiucie, Nagi Sad, już nie jest chłopem, wie pani. On tylko wraca na wieś ze względu na jakieś poczucie wierności czy coś, ale chłopem nie jest. Wie pani, o tej kulturze dajmy na razie sobie spokój. A później ma pani, no co, Jakub w pałacu jest chłopem. No można powiedzieć, że w stroju chłopa jest, ale odgrywa teatr, wie pani, wcale nie chłopski. No, odgrywa teatr historyczny. No chłopem jest Szymon Pietruszka w Kamieniu na Kamieniu. Ale to też jest chłop taki z przełomu, wie pani, na pograniczu emancypacji już właściwie, prawda? No i na tym chłopscy bohaterowie moich książek się kończą. Traktat o łuskaniu fasoli, bohaterem tej książki jest ktoś, kto na wsi się urodził, ale jako dziecko już z tą wsią nie ma nic wspólnego. Wie pani, no można powiedzieć, że od chłopa do saksofonisty, prawda? Ostatnie rozdanie w ogóle nie dzieje się na wsi, prawda? Chociaż niektórzy krytycy pisali, że to na wsi się dzieje, bo się już tak przyzwyczaili, jak do tych 10 lat, wie pani, I nie zauważyli tego, że to jest małe miasteczko, tam się wyraźnie mówi o tym, prawda? No i mam nadzieję, że to ucho igielne też nie ma nic z tym wspólnego. Natomiast wie pani, jest inna sprawa języka. Otóż tenże dziennikarz holenderski, który był u mnie, wie pani, w lipcu czy w sierpniu, zatytułował swój tekst takimi słowami, które ja mu powiedziałem, ale których nie pamiętam, ale które mi się podobały. Ja nie piszę swoich książek, ja swoje książki mówię. On to, wie pani, wyłowił bardzo inteligentnie z tego potoku słów, który usłyszał. I tak to jest. Ja uważam, że literatury nie wolno pisać z pisma, tylko z mowy ludzkiej. Ponieważ mowa ludzka jest naturalnym, prawdziwym, autentycznym językiem. Pismo jest wtórne, pochodne, sztuczne. To my jako ludzie pisma, my już mówimy pismem, ja też tu do państwa mówię pismem, mówimy pismem, przyzwyczailiśmy się do tego. Przyzwyczailiśmy się do tego, że pismo jest właściwym językiem. Nieprawda. Mowa jest językiem. Wie pani? I ja staram się każdą moją książkę, każdy język każdej mojej książki wyprowadzać z mowy ludzkiej, nie z pisma. I tu się odzywa we mnie moje chłopskie doświadczenie, wie pani, mianowicie i nie tylko doświadczenie mojego dzieciństwa, które spędziłem na wsi, tego mojego pierwszego świata, ale moje doświadczenie i z pracy zawodowej, ponieważ ja się przez 25 lat zajmowałem redagowaniem takiego pisma Regiony, gdzie drukowaliśmy ocalałe jeszcze zabytki piśmiennictwa chłopskiego z epoki, kiedy chłopi z fazy mowy przechodzili w fazę pisma. A przechodzili przez dziesiątki lat, nie od razu. Chłopi byli analfabetami. Kultura chłopska jest kulturą analfabetów.
ale nie należy tego rozumieć pejoratywnie. Wie pani? Dlatego, że budowali sobie świat, wyobrażenie świata, ustalali wszelkie swoje relacje ze światem, wie pani, i z innymi ludźmi, poprzez słowo mówione. Świat się dział w słowie mówionym, a nie w słowie pisanym. Wie pani. To się ciągnęło, ten proces przechodzenia z epoki mowy do epoki pisma ciągnął się do lat 50. XX wieku, kiedy chłopi składali skargi do różnych instytucji, poczynając od Bolesława Bieruta przeciwko kolektywizacji i nieraz te skargi były podpisywane przez wsie całe, to zaledwie dwie, trzy osoby umiało się podpisać, a reszta podpisywała się krzyżykami. No przecież nie na darmo zaraz po wojnie istniała akcja, powszechna akcja walki z analfabetyzmem. Pani nie może tego pamiętać, ale ja nie tylko pamiętam, ale byłem wolontariuszem tej akcji i chodziłem, wie pani, dostałem w przydziale taką starszą panią, a chodziłem wtedy do gimnazjum, którą miałem obowiązek nauczyć pisać, wie pani. No i chodziłem i uczyłem ją pisać. Oczywiście zacząłem od jej nazwiska, żeby się nauczyła pisać swojego nazwiska. Już nie pamiętam, jak się nazywała. Dajmy na to, że się nazywała Broda. No i napisała to swoje nazwisko na kartce papieru. Ja jej mówię, tak się pani właśnie nazywa, jak tu napisane. Ona mówi mi na to, nie, ja się tak nazywam, jak panu mówię. Wie pani, to była dla mnie lekcja, jak sobie przypominam, nieprawdopodobna. Ona nie była w stanie przyjąć do wiadomości, że jej nazwisko jest w piśmie. Jej prawdziwe nazwisko jest w mowie, nie w piśmie. I taka była kultura chłopska, wie pani. Nam, ludziom pisma, nawet trudno sobie wyobrazić, jak przez wieki ludzie mogli funkcjonować w przestrzeni życia wyłącznie poprzez mowę. Ale to jest dla mnie źródło literatury, wie pani. I nawet jeśli piszę, tak jak ostatnie rozdanie, książkę, która nie dzieje się na wsi, to jednak z mowy piszę tę książkę. Z mowy, niekoniecznie z chłopskiej mowy, z mowy. Wie pani. Z ducha mowy, bo ja nie reprodukuję mowy, bo przecież to byłoby bezsensowne. Tylko ja korzystam z ducha mowy. Ponieważ w moim przekonaniu na mowę, na prostą mowę da się przełożyć najbardziej filozoficzne definicje. Wie pani. To wymaga oczywiście pracy, trudu, myślenia, ale da się, da się. Tak to wygląda, mój stosunek do chłopskości, mówiąc w dużym skrócie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Dzień dobry, czy mnie słychać? Ja chciałam zadać pytanie, które mnie od dłuższego czasu dręczy. Przepraszam państwa, jeżeli to będzie zbyt szczegółowe może bliżej pytanie. Bliżej proszę. Albo do mikrofonu, niech pani mówi tak, jak ja mówię. Postaram się. Chciałam zapytać, bo dręczy mnie coś, co dręczy też bohatera pana książki Traktatu o łuskaniu fasoli, a mianowicie fotografia. Bohater ostatniego rozdania fotografii nie lubi, fotografię krytykuje, natomiast w pana książkach fotografie są bardzo istotne. I ja chciałam zapytać, skąd wziął się pomysł na tę taką nieudaną, chybioną fotografię w traktacie o łuskaniu fasoli, na te nakładające się płaszczyzny, dwa różne punkty widzenia, które się na siebie nakładają. Czy miał pan jakąś inspirację? Czy za tym pomysłem kryje się jakaś historia?
Ale dwa punkty widzenia, to znaczy co pani, gdzie pani widzi te dwa punkty widzenia? Na tej fotografii ona jest tak opisana, że bohaterowie zarazem patrzą na siebie, a jednocześnie widać ich obu z profilu. No ale co ja mogę na to pani powiedzieć? O, tak mi się pomyślało. Wie pani. Tak mi się pomyślało. W tym nieprawdopodobieństwie wydawało mi się, wie pani, że kryje się coś istotnego. Właśnie. Wie pani, to nieprawdopodobieństwo właściwie świadczy też o jakiejś potwornej traumie tego bohatera. Wie pani. Przecież w sztuce nie szuka się bezpośrednich, wie pani, bezpośrednich recept na oddanie jakiegoś zdarzenia, jakiegoś myślenia, prawda, jakiegoś czynu, jakiegoś dramatu. Szuka się najbardziej syntetycznych, chociaż najbardziej metaforycznych, a tak bym powiedział, najbardziej metaforycznych, choć te metafory mogą z punktu widzenia naszych przyzwyczajeń do rzeczywistości tak zwanej, mogą się okazać się, że tak powiem, nieprawdopodobne. Ale to wie pani, no nie ma gorszej rzeczy, jak literatura liczy się z prawdopodobieństwem. Jak liczy się z prawdopodobieństwem, to nie jest w stanie niczego oddać. Wie pani. Bo prawdopodobieństwo, cóż to miałoby znaczyć? Prawda? Każdy z nas jest innym światem. Prawda? Nie ma takiej rzeczywistości, która byłaby tym samym dla wszystkich. Wie pani. Więc ja posługuję się nie tylko w sensie, nie tylko w płaszczyźnie języka, ale i w płaszczyźnie opisu jakichś zdarzeń, prawda? Posługuje się metaforą. Wie pani. Język literatury dzisiejszej, ale mówię literatury, nie pisaniny, tylko literatury, wie pani, nie jest w stanie po takim doświadczeniu świata, które znalazło, powiedziałbym, najdramatyczniejszą wymowę w XX wieku, nie jest w stanie opowiedzieć świata w dawnym epickim języku. Nie jest w stanie. Wie pani. Dlatego posługuje się wszystkimi językami, językiem poezji, językiem dramatu. Można by nawet powiedzieć, że dzisiejsza proza, wie pani, jest syntezą wszystkich form piśmienniczych. W dzisiejszej prozie zanikają wszelkie formy piśmiennicze, wie pan. Dzisiejsza proza korzysta z eseju, z filozofii, z dramatu, z poezji po to, żeby jakoś zbliżyć się przynajmniej do poznania świata, żeby przynajmniej w jakiś sposób starać się wyjaśnić to, co ludzie przeżyli, to, co się stało w tym XX wieku. Tego nie da się opowiedzieć, wie pani. Nie da się opowiedzieć ani I wojny światowej, ani II wojny światowej, łącznie z Holokaustem, językiem sprawozdawczej epiki. Po prostu. Dlatego, mając tego świadomość, szukam, wie pani, zawsze takiego języka, takiego sposobu narracji, takiej metafory zdarzeń, nie tylko metafory języka, które by mnie zbliżyły do poznania. Chociaż jednocześnie
zdaję sobie sprawę, że poznanie nie jest możliwe. Ale przynajmniej do złudzenia poznania, żeby mnie zbliżyły. Także no ma pani w tym traktacie, o którym pani mówi, ma pani nie tylko to zdjęcie, ale sam pierwszy rozdział, kiedy on odwiedza miejsce, w którym się urodził, którego już nie ma. Nie ma tego miejsca, prawda? Wsi nie ma. Są domki letniskowe, jest zalew, ale on mimo to wchodzi do swoich rodziców. Wie pani, wchodzi. No z punktu widzenia logiki, realistycznej logiki, to jest brednia. No ale z punktu widzenia sztuki to nie jest brednia. Wchodzi i widzi, że ci umarli łuskają fasolę, prawda? No wie pani, współczesna, mówiąc najkrócej, podsumowując to, współczesna proza korzysta nie tyle z rzeczywistości nas otaczającej, bo na dobrą sprawę nie wiemy, jaka rzeczywistość nas otacza. Na dobrą sprawę my nie wiemy, w jakim świecie żyjemy, wie pani? Więc nie z tego korzysta, raczej korzysta z wyobrażenia świata, który nas otacza. Z wyobrażenia przeżyć. Wyobraźnia właściwie, można powiedzieć, jest źródłem literatury, sztuki w ogóle. Nie życie, wyobraźnia życia. Wystarczy? Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Dobra, bez mikrofonu, bez mikrofonu lepiej. Słychać, tak. W sprawie dzieła totalnego. Pan powiedział, że ideałem byłoby, żeby pisarz napisał jedno dzieło ogarniające wszystko. Czy pana zdaniem komuś to się udało? Czy ma pan takie dzieło zbliżone chociażby trochę do dzieła totalnego? No nie wiem, czy to można nazwać dziełem totalnym, wie pan? Ja nie użyłem słowa totalny, tylko napisałem... Nie wiem, czyśmy się dobrze zrozumieli. Ja wobec tego postaram się trochę klarowniej to powiedzieć, że pisarz powinien napisać, to znaczy ideałem, o tak byłoby, gdyby napisał jedną książkę, w której by zebrał wszystko, co ma do powiedzenia i umarł. Wie pan. Ponieważ powtarzanie, wie pan, człowiek nie jest w stanie uniknąć powtórzeń samego siebie. Podważa jakby sens literatury, wie pan. No więc, no ale nikomu się to nie udało. Tym bardziej mnie nie i nie uda się, bo już napisałem ileś książek, więc nie ma o czym mówić. Ja tylko taki schemat teoretyczny, wie pan, czy idealistyczny sobie stwarzam. Ale nie znam takich, chyba że pan zna taką książkę. Ciężko tak jak... Ale można by w historii literatury znaleźć parę książek, wie pan, czy parę tekstów, które zbliżają się do tego ideału, o którym mówiłem. Które są zamachem na całość, tak to kiedyś określiłeś, literatura jako zamach na całość, wprowadzając rozróżnienie między literaturą idei i literaturą języka. Ale to jest może temat na kolejne nasze spotkanie. Mam nadzieję, że kiedyś w nieodległej przyszłości Wiesław Myśliwski będzie jeszcze naszym gościem. Nie przerywajmy tej rozmowy jakoś tak drastycznie. Państwo macie możliwość rozmawiać z pisarzem dalej, prosić o autograf. Poprosimy, prosiliśmy już
Wiesława Myśliwskiego, żeby został tutaj na tyle długo, na ile państwo będziecie potrzebowali, więc proszę z tej możliwości korzystać. A tymczasem bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję naszemu gościowi Wiesławowi Myśliwskiemu.